12 września wspominamy świętego Franciszka Choikyongwan, męczennika. Franciszek urodził się w Taraekkol w południowo-zachodniej części Korei w 1804 lub 1805 roku. Pochodził z bogatej rodziny. Jego dziadek, Choi Han-il, był pierwszym członkiem rodziny, który został ochrzczony w 1787 roku. Ponieważ przez wiele lat nie było w tym rejonie żadnego kapłana, ludzie szybko powrócili do pogaństwa. Franciszek, który już założył rodzinę, nie akceptował tego, więc wyprowadził się i osiedlił w wiosce na górze Suri. Następnie wykarczował tam drzewa i uprawiał tytoń. Z tego też się utrzymywał i pomagał innym rodzinom w zagospodarowaniu się. Początkowo zamieszkało tam kilka rodzin, a wkrótce 20. Stworzyli oni tam wspólnotę na wzór pierwszych chrześcijan. Franciszek w swoim domu gromadził dorosłych, nauczał ich katechizmu, prowadził modlitwy i sam poznawał naukę Kościoła. W 1839 roku, gdy wybuchło kolejne prześladowanie Kościoła w Korei, Franciszek odwiedzał chrześcijan w więzieniach, często w odległych miastach, i przynosił im żywność. Pomagał także niechrześcijanom. Po spotkaniach z uwięzionymi katolikami był przekonany, że zbliża się czas jego męczeństwa. Zaczął więc przygotowywać się sam i swoją rodzinę. W tym celu zakopał wszystkie przedmioty związane z kultem, by nie narazić ich na sprofanowanie. Jednak nie zakopał książek religijnych, stwierdzając, że książki nie są poświęcone, więc nie mogą być sprofanowane. Zgodził się też, by jego najstarszy syn wyjechał poza granice Korei i przygotowywał się do kapłaństwa. W nocy 31 lipca 1839 roku na jego dom napadli policjanci. Franciszek przyjął ich serdecznie, jak oczekiwanych gości. Zaproponował im też odpoczynek do rana. Wykorzystując tę sytuację, w tym czasie poinformował też ludzi z wioski o tym, że rano rozpocznie się aresztowanie chrześcijan. Nazajutrz Franciszek poczęstował policjantów śniadaniem, a widząc, że jeden z nich ma bardzo zniszczone ubranie, podarował mu nowe. W końcu, rano, rozpoczęło się przesłuchanie mieszkańców wioski. Ci, którzy przyznali się do wiary w Pana Jezusa, a było ich około 40, zostali eskortowani do Seulu, stolicy kraju. Pozostali mogli wrócić do swoich domów. Pierwszy w kierunku Seulu szedł Franciszek, za nim mężczyźni, a później kobiety i dzieci. W czasie przesłuchań byli oni zmuszani do wyparcia się wiary w Pana Boga. W wyniku tych działań wytrwali w wierze tylko Franciszek, jego żona i jeszcze jedna osoba. Pozostali wyparli się Pana Boga. Następnie władza postanowiła zmusić Franciszka do zaparcia się wiary poprzez okrutne tortury. Wkrótce jego ciało było już jedną wielką raną, lecz on niewzruszenie przyznawał się do Pana Jezusa i Kościoła. Przez innych współwięźniów był często proszony o to, by mówił im o Panu Bogu, a on robił to chętnie. Ostatecznie Franciszek zmarł 12 września 1839 roku na skutek tortur i obrażeń, których doznał. W więzieniu przebywał zaledwie 43 dni. Zmarł, mając 34 lata. Franciszek został beatyfikowany 5 lipca 1925 roku, a kanonizowany 6 maja 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Franciszka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.